Poproszono mnie o przedstawienie sprawy niejakiego Buddy w świetle teorii gier. Czekamy na analizę zatrzymania Buddy w świetle teorii gier. No to proszę bardzo. To jest ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, o podatkach i o teorii gier. Sprawa Buddy. Na początku zastrzeżenie, że tu do tej analizy pobrałem tylko próbkę sprawy, która mnie zainteresowała, była dostępna ta informacja w internecie, ale także wydaje mi się szczególnie istotna, właściwie kluczowa, bo chodzi o zarzut działania przestępczego tak zwanej zbrodni VAT-owskiej, która jest zagrożona wysokim 20-letnim wyrokiem. No więc najpierw kwestie podatkowe, podatku VAT właśnie. Buddzie, jeśli dobrze rozumiem, zarzucono zaniżenie, uszczuplenie należnego VAT, uznając, że loterię opodatkował 5-procentowym, a nie jak należy 23-procentowym podatkiem od towarów i usług. Ale sprawa, spór już się toczył od jakiegoś czasu. Otóż Budda sprzedawał e-booki, a wśród kupujących losował ekskluzywne nagrody, samochody. Zatem zakup e-booka gwarantował los na loterii. Moim zdaniem to nie jest jakieś szczególnie wyszukane działanie. Wielokrotnie firmy sprzedające towary przyciągają klientów losowaniami cennych nagród i to dotyczy różnych towarów, w tym na przykład artykułów spożywczych, w tym też opodatkowanych obniżoną stawką VAT. Więc moim zdaniem samo to nie powinno stanowić krytycznego problemu dla Buddy, chyba że okaże się, że loteria nie miała na celu wsparcia sprzedaży e-booka, lecz odwrotnie, czy loteria była celem samym w sobie. Ale skoro mimo ekskluzywnych nagród Budda wypracowywał dziesiątki milionów dochodu, jak rozumiem ze sprzedaży tych e-booków, od którego to dochodu przecież odprowadzał podatek dochodowy, to raczej trudno będzie prokuraturze udowodnić sztuczne, celowe działanie Buddzie mające na celu właśnie uniknięcie opodatkowania. Zresztą nie wydaje mi się po prostu, żeby to było celem Buddy, bezprawne obniżenie VAT w tym zakresie. Druga sprawa, też związana z podatkami pośrednimi, ale myślę przede wszystkim z akcyzą, chodzi o to, że samochody, czyli zdaje się te ekskluzywne nagrody właśnie, były kupowane przez spółkę Buddy zarejestrowaną w Czechach, gdzie podatki pośrednie, przede wszystkim akcyza, jest niższa, zdecydowanie niższa. Polski fiskus pewnie próbuje dowodzić, że to fikcyjna działalność tej spółki w Czechach, działanie sztuczne, mające na celu wyłącznie czy przede wszystkim obniżenie opodatkowania. No ale to jeszcze trzeba udowodnić, a zdaje się Budda twierdzi, że ma współpracowników w Czechach i działanie było faktyczne, zakup w Czechach uzasadniony. Zresztą podatki pośrednie są harmonizowane unijnie, więc tym bardziej chyba trudno przy postępującej globalizacji zarzucać sprzedaż z Czech jako działanie sztuczne, chyba że faktycznie nie miało miejsca. Trochę przypomina mi się tu kazus sprawa Romana Kluski, któremu ponad 20 lat temu zarzucano wyłudzanie VAT-u przy sprzedaży komputerów Optimus, taka firma, która najpierw eksportowała towar do Słowacji, żeby te komputery następnie zaimportować bez VAT już. Sprzedaż krajowa była w tym czasie opodatkowana 22-procentowym VAT-em, a w niszczeniu firmy po 20 kilku latach sądy ostatecznie orzekły, że przestępstwa nie było. Nie znaleziono wówczas przepisu, który Kluska i Optimus miał złamać. Porównuję te sprawy oczywiście tylko co do samego zarzutu wyłudzenia podatku poprzez kupno towaru bez VAT wtedy z importu, teraz kupno i rejestrację za południową granicą. Budda w związku między innymi, a może przede wszystkim z wyżej wymienionymi innymi zarzutami, Budda w związku między innymi, a może przede wszystkim z wyżej wymienionymi innymi zarzutami został zatrzymany, jak widać, nie bez, wydaje się, pokazowej formy. Do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie zatrzymany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, jak i jego kilku współpracowników, w tym jego dziewczyna. Wyprowadzono z powyższego także zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Na takie, wydaje się jednak, nadmiarowe środki zastosowane przy zatrzymaniu Buddy należy spojrzeć szerzej. Może to ma być sygnał dla innych dobrze zarabiających youtuberów, którzy niekoniecznie ochoczo i z rozmachem dzielą się ze Skarbem Państwa swoimi dochodami.
Nie udało się z programistami, którzy wbrew interpretacjom fiskusa, jak uznały w ostatecznie w wyrokach sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, mają prawo do opodatkowania 5% IP boxem zamiast na przykład 19% podatku liniowego, czyli 14 punktów procentowych różnicy, to bardzo dużo. No więc teraz może uznano, że sprzedaż internetowa, najpierw jakiś czas temu towarów, a teraz usług, w tym reklam, może być źródłem brakujących wpływów do budżetu państwa. Bo jak twierdził jeszcze w XIX wieku francuski pisarz, politolog, polityk, minister II Republiki Alexis de Tocqueville, nie ma takiego świństwa, takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, gdy zabraknie mu pieniędzy. Dobrze, jak na tę tak nakreśloną sytuację spojrzeć w świetle teorii gier? Pierwsze, należy oczekiwać moim zdaniem dalszych, ostrych, nieproporcjonalnych w sensie nadmiarowych działań prokuratury i zastosować najtrafniejszą strategię dla gier o sumie zerowej, w której gdy jedna strona przegrywa, druga wygrywa, czyli w takich sytuacjach zero-jedynkowych, gdzie nie ma możliwości współpracy i udziału w zwycięstwie obu stron, bo zawsze gdy jedna wygrywa, to druga przegrywa. No więc w takich sytuacjach odkryto w teorii gier, że najlepszą, najskuteczniejszą strategią jest strategia minimax, czyli minimalizowania maksymalnych strat, przygotowywania się na najgorsze właśnie. Tu zagrożenie wysokim wyrokiem, więc trzeba argumentować przeciw temu najgorszemu rozwiązaniu, najpoważniejszym zarzutom. Po drugie, trzeba spojrzeć na sprawę w świetle gry pułkownika Blotto, gdzie wygrywa ten, który na większej liczbie frontów, fronty to są te czerwone kreseczki, na większej liczbie frontów, tu mamy trzy takowe, rozlokuje większą liczbę żołnierzy. Tutaj mamy taką walkę, w której jedna strona, czerwoni, mają 10 żołnierzy, druga strona też ma 10 żołnierzy i proszę zauważyć, że zieloni tak rozlokowali swoich wojskowych, że wygrywają na dwóch z trzech frontów, czyli wygrywają walkę. Zatem jeżeli mamy trzy fronty na przykład, czy osie sporów, mówiąc inaczej, bardziej trafnie w tej sytuacji, no to żeby wygrać, mając po 10 żołnierzy czy argumentów, możemy tych żołnierzy nazwać argumentami, trzeba odpowiednio je ich rozlokować. Tu wygrywają właśnie zieloni, a nawet słabsza strona może wygrać, gdy nawet właśnie przy mniejszej liczbie argumentów, proszę spojrzeć tutaj, tutaj zieloni mają 10 żołnierzy, 10 argumentów, czerwoni mają 15, ale zieloni tak rozlokowują swoje wojska i jeszcze kreują dodatkowy front, oś sporu. I dzięki temu wygrywają na 3 z 5 frontów. Wygrywają tę walkę. Czyli zieloni, mając wiedzę o argumentacji przeciwnika, wykreowali dodatkowy front, oś sporu i wygrali walkę. Tak rozlokowali kontrargumenty, że nawet w mniejszej ich liczbie, 10 na 15, wygrywają. Działania prokuratury będą raczej skupione na tych najcięższych pewnie zarzutach, więc nie tylko tu należy znaleźć wystarczającą liczbę kontrargumentów w języku góry Blotto wojsk, ale także wykreować nowe fronty. Argumenty zaskakujące dla prokuratury, może jakieś kwestie formalne. Może też z czegoś trzeba zrezygnować, żeby wygrać. Tu zieloni rezygnują z pierwszego frontu. A i tak wygrywają na 3 frontach z 4. O grze pułkownika Blotto szerzej opowiadaliśmy już w filmach o tym, jak znaleźć pracę, lepszą pracę, jeszcze lepszą pracę, czy wygrać wybory. Z gry Blotto generalnie wynika, że nawet słabsza strona może wygrać, przewidując ruchy przeciwnika przy odpowiedniej lokalizacji wojsk kontrargumentów i odpowiednim zwiększaniu liczby frontów osi sporów.
Podsumowując, przynajmniej wskazane wyżej wymienione dwa zarzuty, choć pewnie najcięższe, ale wydają się raczej słabe. Jednak silna motywacja prokuratury, w tym także nie tyle siła argumentów, co raczej, jak widać, argument siły, każe, myślę, przygotowywać się na najgorsze, przygotowywać kontrargumentację na ciężkie, choć raczej słabo uzasadnione zarzuty. Możliwe, że będziemy kontynuować temat Buddy z punktu widzenia teorii gier, teorii ekonomii, w tym właśnie teorii gier i podatków. Póki co tyle. Teoria gier w praktyce. Dziękuję.